pamiętacie pierwszego rajdu nadwiślańskiego. Jechaliście trzecioligowy rajd, czyli bez pomiaru czasu. No i opowiedz może, czy jechaliście bardziej krajoznawczo, czy troszkę bardziej z naciskiem na czas? Wiadomo, w granicach oczywiście rozsądku. Przede wszystkim to był nasz debiut, wiesz. Nigdy wcześniej nie jechaliśmy odcinków, które mają po 13 km. No jest zupełnie inaczej. To w ogóle nie ma sensu nawet rozmawiać o tym, czy jakieś starty w Coyotesach przygotowują do prawdziwych rajdów. To jest zupełnie inna bajka. Pierwszą pętlę robiliśmy spokojniej, drugą już pocisnęliśmy i myślę, że było naprawdę fajnie. Fajnie przygotowane odcinki, bardzo szybkie, dużo dohamowań. No po takich furkach jak S2000, które wcześniej jeździły, to te cięcia już tam były mega głębokie, ale fajnie, można było pojeździć. Pod koniec czerwca jest kolejna eliminacja rajdowych Mistrzostw Śląska, rajd boheński. No i powiedz, czy zobaczymy Cię? Pewnie tak. Czekamy na to, co będzie z rajdem Wisły. Jak będziemy mogli wystartować w rajdzie Wisły, to wystartujemy. Na Śląsk chcemy przyjechać. Zapowiedzieliśmy, mamy taki swój profil, my się nazywamy Milordzie Rally Team. Na Facebooku. Tak, Milordzie Rally Team. I tam już zapowiedzieliśmy chłopakom ze Śląska, że przyjedziemy pojeździć. No Śląsk jest znany z tego, że tam wszyscy kochają rajdy. To jest, kurka, mega fajni ludzie, więc tam będziemy chcieli pojeździć. Pewnie nie powalczymy, bo dużo świetnych, doświadczonych kierowców, ale na pewno będziemy cisnąć. A powiedz jeszcze, jak wygląda Twoja sytuacja punktowa i kiedy już te punkty pozwolą na przejście do rajdowego pucharu? No to jest nasz cel na ten rok, bo to był pierwszy start z licencją R2. Z tego rajdu mamy 7 punktów. No i co, jeżeli pojedziemy jeszcze 2 za 7, to 21 trzeba uzbierać, o ile pamiętam. Tak, to... Tak. I chcemy jak najszybciej iść w górę. Samochód przygotowujemy systematycznie do tego, żeby był coraz lepszy, więc będziemy się starać jak najszybciej dostać do pucharu. Top 3. Marek Stankiewicz, Konrad Piotrowski, Automobil Klub Polski. Dobry do Twojego. Peugeot 206 to ta wspomniana przeze mnie wcześniej załoga. Ostatnia załoga na mecie rajdu nadwiślańskiego. Ostatnia załoga reprezentująca także barwę Automobil Klubu Polski. Gratulujemy panowie. Dziękujemy za wspaniałą walkę.